poprzednich odcinkach WTF City. No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... Pierwsze pytanie, bo my to jesteśmy Kobi i czy my tak naprawdę musimy brać, sam wiecie, udział w całym tym WTF City? Bo my tak nie do końca jesteśmy WTF-y przecież, tak? Czy musimy tutaj naprawdę występować ewentualnie, czy nie możemy mieć swojego miasta? Ziomeczki, wstajemy, wstajemy. Cicho, nikt nie zapala światła, żeby się nie kapli. Zgodnie z planem, opuszczamy to miejsce. Dobra, dobra, ziomek, no to chodź. Dawać, dawać, to jest, budujemy, budujemy. Dzień dobry. To gdzie mam się rozłożyć i zacząć budować swoją farmę? By WTF City miały gdzie jeść. O, tam zaraz Kobi ci pokażą. Kobi, pokażcie. Bambao, gdzie ma się rozłożyć? Kobi! Kobi! Ktoś musi pokazać Bambao, gdzie ma się rozłożyć! Kobi! O, przepraszam za nich, musieli iść siku czy coś. Jak nie Kobi, to Playmobil. Playmobil! Playmobil! Trzeba pokazać Bambao, gdzie ma zacząć robić farmę! Gdzie ma zacząć sadzić marchewki! Playmobil? Gdzie jesteś, Playmobil? Gdzie oni się podzieli wszyscy? Dobra, panowie, udało się! Jeszcze chwilę popatrzyłem, czy czasem nie biegną za nami, ale nikt się nie kapnął. Stary, dziwisz się? Z ich poziomem inteligencji? No nie. Panowie, dobrą decyzję podjęliśmy. Nie pasowaliśmy do tego miejsca. Byliśmy po prostu dla nich zbyt dobrzy. No dokładnie. Nie nadawaliśmy się tam kompletnie. Wyróżnialiśmy się i jakością, i stylem, i wszystkim. Ja tam już nie mogłem żyć. Dlatego dokładnie, moi państwo, uciekliśmy z tego miasta, by znaleźć swoje miejsce na ziemi, a najlepiej założyć swoje Kobi miasto. No, to jest najlepsza decyzja ever. Uciekniemy, znajdziemy miejsce na nasze miasto, a później ściągniemy tam pozostałych kobików, którzy jeszcze zostali w WTF. Nie no, bo bez jaj. Ja tam bym nie mógł zostać. Moje ostatnie wspomnienie, jakie mam z tego miasta, to... Ale mi się chce pić. Gul, 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 gul. Od razu lepiej. Dobra, panowie, a może by tak zajrzeć do Klockozaur City najpierw? No nie kupi pomysł. Może zobaczmy, może w Klockozaur City. Pewnie nas nie przyjmą, no ale pewnie nam coś podpowiedzą może. To są jednak koledzy, mamy szok. Żyjemy wspólnie pod jednym dachem. Muszą nam pomóc. Chodźmy do Klockozaur City. Sam pomysł, że chcieli, żebyśmy... No tylko oni mogli na to wpaść. Stop! Co jest? Co jest? Co? Co tam się dzieje? Tylko spójrz. Łupsi, chyba nam coś nie pykło. Przecież te stroje miały pomóc. Celowo się przebrałam za piratkę. Że ty się poświęciłaś? Ja łeb na łyso musiałem zgolić. Cicho, panowie, wymyślmy coś. Zmyłka taktyczna! Do boju! Łohohoho, goła baba! Widzieliście to, goła baba! Dobra, uciekamy! Teraz, póki uwaga jest odwrócona, uciekamy! Zaraz, zaraz, poczekajcie chwilę. Po pierwsze, to co wy tu robicie? Jak to co? Spacerujemy, ale widzisz, musimy już iść. Popatrz na gołą babę i nas nie zauważaj. No właśnie, w ogóle skąd ta goła baba? No, z magazynu, ale jeszcze nie była recenzowana. Wow. No to już nie mogę się doczekać, hehe. Ale czekajcie, to wy też uciekliście z WTF City? Jak to też? To wy uciekliście z WTF City? No tak, daj spokój.
to miejsce nie było przecież dla nas. Byliśmy dla niego zbyt dobrzy i zbyt ładni. No to samo stwierdziliśmy my. Co nam z tego miasta? Po co mamy tam żyć? W ogóle tam nie pasowaliśmy. Ba! No przecież ja w te dłonie to nawet nie mogłem klocka chycić. Całkowicie nie było to miejsce dla nas i dlatego stwierdziliśmy, że uciekamy, by znaleźć lepsze miejsce, by stworzyć sobie Playmobil City. Wow! No to trochę zupełnie tak jak my. Co? Też chcecie zrobić Playmobil City? Oczywiście, że nie. Kobi City chcemy zrobić. No, skończyłem rozmowę z Playmobilami i idziemy dalej. Jakimi Playmobilami? To tu jest coś jeszcze? Wow, widzieliście, ziomki? Okazuje się, że tu jest ktoś jeszcze oprócz tej gołej baby. Ale cza! Trzeba napisać jak najszybciej do WTF Klota, żeby ją zrecenzował. Dobra, panowie, czekajcie. Czekajcie chwilę na mnie, ja się tylko odleję i idziemy dalej, dobra? Tu będzie okej sikać. Albo nie, kto to idzie? Dzień dobry, witam, uszanowanko. Co? Ziomek z Klockozaur City? Co ty tu robisz? Choć nie powiem, bardzo miło, bo my akurat zmierzamy do Klockozaur City. Co? Dokąd zmierzacie? Klockozaur City, powiadasz? Ha! No to widać, że nie jesteś na bieżąco. Panie Kobi, Klockozaur City nie istnieje. Co? Jak to nie istnieje? A widzisz pan, dawno żeś pan chyba nie oglądał serialu Klockozaur City. Weź pan nadrób, teraz się panu wyświetli w narożniku. Ale co rozumiesz przez nie istnieje? Że z wolne możemy się tam wprowadzić? Nie istnieje. Znaczy, że jest w kartonie schowane w Lego Roomie Klockozaura. Nie ma Klockozaur City, nie masz dokąd się udać. Ba! Sam właśnie szedłem jako wysłannik do WTF City zapytać, czy nas przyjmiecie. Czy przyjmiecie biednych uchodźców z Klockozaur City, skruszonych, którzy przychodzą do was. O kurcze, ty tak serio? Ale przypał. Muszę o tym powiedzieć chłopakom. Ale jak nie istnieje? No nie istnieje, mówię wam panowie. Chyba będzie trochę przypał. Uciekliśmy z miasta z nadzieją, że Klockozaur City nam coś pomoże. A tu krócej przypał. To co teraz robimy? Dalej szukamy tego miejsca, nie? Na bezpieczne miasto. Ta! Na pewno gdzieś tu musi być takie miejsce na tym strychu. Co? Jak to wszystkie znaki na strychu i dywanie wskazują, że uciekli z Klockozaur City? Jak to możliwe?